Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Dzień dobry, Grzesiu. Witamy. Tak jest, a naszym gościem dzisiaj jest nie kto inny jak Marek Kościkiewicz, którego chyba nie trzeba przedstawiać, ale przedstawisz go później może. Natomiast chciałem cię zapytać, jak ci minął tydzień? Jakieś... Tak, żeby dalej rozmawiać. A, tak, przypominamy oczywiście o konkursie. Nasi drodzy widzowie mogą wysyłać swoje produkcje. Na naszej stronie jest link na setkę.pl. Ci, którzy wygrają pierwsze, drugie, trzecie miejsce, będą mieli między innymi możliwość zmasterowania lub nawet zmiksowania swojego utworu przez Błażeja Domańskiego, który był naszym gościem w poprzednim odcinku, a drugie i trzecie miejsce też będzie bardzo fajne, więc zachęcamy Was do wysyłania. Mamy czas do kolejnej środy, prawda? Jest. No ja Ciebie tutaj słyszę. W ogóle nie słychać? A ja Ciebie widzę tutaj bardzo dobrze. Poczekaj, to zaraz pozwolę sobie to zobaczyć. No ja mam. Tak, nic nie zrobiłem innego i widzę, że wychodzi. Tak, czy słychać Grzesia, to będziesz miał z opóźnieniem minutowym. Niestety. Pomogę na ciebie kwestie techniczne, bo co tydzień ten sam problem. A nie, to nie ten sam problem, bo w zeszłym tygodniu był dysynchron między wokalem a obrazem. Tym razem po prostu nie ma wokalu, więc nie ma dysynchronu. No bo skoro nie ma dźwięku, to nie ma się co zdesynchronizować. Czy teraz... poczekaj, czy... No dziwne, bo ja mam cały czas... Nie wiem, bo właśnie nie mam odpowiedzi z YouTube'a. Czy coś się zmieniło? Czy możecie nam powiedzieć? Czy ja, czy mój wokal jest? A twojego nie ma? No bardzo dziwne, bo u mnie po prostu cały czas jesteś i nadajesz. I nie widzę nic innego. Sprawdźmy to. Nie bardzo... Wiem, co w takim razie zrobić, bo niby tutaj program mówi, że nadaje. Halo, halo? Baza do widzów, czy Grzegorza nie słychać? Ja przycinam. Co zrobić w takim wypadku? Poczekaj. No nie, bo wiesz co, tak na
naprawdę Skype przychodzi od ciebie i od Marka i od naszego Mikołaja, więc no trochę jest, może mikrofon, nie, mikrofon jest podłączony, ponieważ ja słyszę Grzesia po stronie programu, który nadaje, więc tutaj problemu nie ma. Mogę jeszcze... A teraz nie, to nie ten. Moment. Tak, teraz zobaczmy, czy coś się zmieniło. Mega reset proponuję. No mogę przerwać streaming, jeszcze raz go zacząć. Spróbujemy. Dobra, to moment. OBS-a. Przez OBS-a, tak. Ok, zrobiłem ponownie. Halo, halo, czy teraz może... A Grzesiu, po prostu powiedz coś. Witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Problemy techniczne to nasza specjalność. Tak jest. Nie ma tygodnia bez nich. Przecież obiecaliśmy Wam, że problemy techniczne będą elementem tego programu. No, on jest na setkę, więc naprawdę nie możecie się na nas gniewać. Tak. Jest. OK. Dobra, działa. No dobra. Ruszyło. To ruszyło. To słuchajcie, jeszcze raz w takim razie z takim opóźnieniem. Witamy Was wszystkich serdecznie. Dzień dobry, Grzesiu. Dzień dobry, Kis. Ogłoszenia parafialne, czyli zaczynamy już po raz drugi od konkursu, który trwa i będzie trwał do środy kolejnego tygodnia. Konkurs polega na tym, że wysyłacie utwory, nad którymi pracujecie, do oceny poprzez link, który znajduje się na naszej stronie nasetke.pl. Tak. I pierwszą nagrodą będzie mix lub mastering, mix master przez Błażeja Domańskiego, który był naszym gościem na setkę w poprzednim tygodniu. Będzie też nagroda druga i trzecia, ale o tym powiemy już po zakończeniu konkursu. Dokładnie tak. Poza tym, jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to najlepszym sposobem na okazanie tego będzie kliknięcie suba na naszym kanale. Dzwoneczek, jeżeli chcecie dostawać informacje o tym, co nadajemy, łapka w górę oczywiście, jeśli Wam się podoba. Tak. Nasz program jest na setkę, jak już wiecie, więc tutaj się dzieją cuda niewidy. Nie możemy też dać tych guziczków takich subskrybuj, one się strasznie podobały zawsze, ale nie możemy tego zrobić niestety, więc liczymy na Wasze wsparcie. Zapraszamy też na naszą stronę Facebooka, zapraszamy Was na grupę na Facebooku na setkę. Tak. I coś to wszystko. Zapomniałem? Nie, przesuń się trochę w prawo, bo cię widzę nie po środku. Przesuń się. O, idealnie, super. Dekalog, tak, no. Aha. Dekalog. Powiedz coś o dekalogu. Dekalog cały czas możecie dostać, zapisując się na naszej stronie. Wystarczy podać swój adres e-mail. Wysyłamy go w formie PDF razem z wideo półgodzinnym, który przygotowaliśmy dla Was. Tak. Pędzimy dalej. Tak jest, myślę, że... odcinek mamy na setkę trzeci. Pod tytułem Przepis na przebój. Tak jest. Marek Kościkiewicz jest naszym gościem i myślę, że to już czas, żeby go zaprezentować. Proszę cię o wprowadzenie. Zdecydowanie tak. Kochani, wystarczą słowa klucze. Autor sukcesu Demona. Założyciel magazynu Machina. Szef wytwórni Zigzag Music Company. Dyrektor zarządzający BMG Ariola Poland. Muzyk. Wokalista. Kompozytor. Autor tekstów. Producent muzyczny. Człowiek, bez którego polska muzyka rozrywkowa wyglądałaby dzisiaj zupełnie inaczej. Kochani, Marek Kościkiewicz. Tak jest, witamy Ciebie, Marku. Tak. Cześć, Marku, dzień dobry. Cześć, witam Was. Myślę, że skoro Grzesia słychać, to i Ciebie słychać, bo to ten sam kanał. Tak, bardzo się cieszę, że dziękuję za zaproszenie, bo rzeczywiście muzyką żyję głównie. I też taki program jak ten, który wy robicie, no jest, myślę, że interesujący dla wielu ludzi, którzy nie tylko zaczynają, ale którzy pracują, bo tutaj też przecież mówimy nie tylko o sprawach technicznych, ale czy mówicie o sprawach technicznych, ale też o pewnym procesie takim w szerszym kontekście. Często nawet nagrywanie piosenek czy robienie muzyki to często też proces psychologiczny. Tak.
Dokładnie tak. Dla nas jest to głównie. Staramy się mało mówić o technikaliach. Tak, tak. Zasadą tego programu jest bardziej ta strona całościowa i pamiętam, Marku, jak rozmawialiśmy przy różnych okazjach na temat produkcji w Polsce, porównując takie kraje jak Szwecja, Anglia czy Stany do Polski i zastanawialiśmy się, dlaczego w Polsce nie ma bardziej aktywnej sfery producenckiej, bo przecież talentów mamy sporo, jesteśmy w stanie proponować bardzo dobre piosenki, utwory, to zarówno jako piosenki, ale zarówno jako też ścieżki filmowe, a jednak ten kraj no, nie stoi gdzieś tam na tej mapie wysoko, prawda? Ja sam się nad tym zastanawiam i chyba nie znam odpowiedzi, szczerze mówiąc. Oczywiście spotkałem na swojej drodze świetnych ludzi, z którymi współpracuję, bo praca nad utworem to jest praca zespołowa. Pomimo tego, że ten projekt często się rodzi w głowie i z muzyką może jeszcze rzeczywiście próbowałem współpracować też i współpracuję z kolegami. Jestem też aktywny w takim wspólnym tworzeniu piosenek z Wojtkiem Wójcickim, z chłopakami z zespołu, oczywiście z Michałem Wojtasem, ale zarówno też miałem okazję po raz pierwszy uczestniczyć w czymś takim jak Songwriting Camp, czyli miejsce, do którego przyjechaliśmy z różnych stron Polski i często się nie znając pracowaliśmy nad piosenkami. Dla mnie to była totalna nowość, dlatego że ja jestem trochę takim indywidualistą i nawet jeżeli już pracowałem z kimś wspólnie nad repertuarem, to jak z Wojtkiem współpracowaliśmy przy produkcji piosenek dla Demono, to jednak praca w szerszym gronie jeszcze z ludźmi, których nie znasz, których dopiero poznałeś, to jest bardzo trudna, ale też ciekawa, bo bardzo inspirująca. Ten styl pracy na świecie jest bardzo popularny. W Szwecji wręcz kompozytorzy chodzą do pracy, do takich miejsc, gdzie się spotykają i oni sobie stawiają za punkt honoru zrobić jedną piosenkę dziennie, w formie demo ją zakończyć i w ten sposób powstaje jakiś katalog piosenek do szuflady. Ja zresztą też muszę powiedzieć, że bardzo dużo robię projektów. Zaczyna się to w bardzo różny sposób, bo czasami jest to jakiś ryw gitarowy, często oglądając zawody jakieś sportowe, których jestem fanem, czy Formuły 1, czy tenis, czy golf, to ja mam gitarkę i coś tam sobie gram. Jeżeli wpadnę na jakiś fajny riff, to go od razu zapisuję na iPhone'a. Kiedyś miałem dyktafon, dzisiaj iPhone spełnia znakomitą rolę pierwszego takiego naszego podręcznego tape recordingu, gdzie możemy sobie ten pomysł zachować. Tego naprawdę są setki. Ja często wracam i wstecz i w przeszłości sobie przesłuchuję te rzeczy, czy nie przegapiłem jakiegoś fajnego motywu, który może być potem inspiracją dla nowej piosenki, bo zresztą to trochę tak wygląda, że piosenka zaczyna się czasami od riffu gitarowego, czasami od linii basu, a czasami od kawałka linii tekstu, więc nie ma reguł. Wszystkie te formy są do przyjęcia i znakomicie mogą stanowić początek jakiejś kompozycji. Mhm. A u ciebie jak to jest najczęściej? Od czego zaczynasz pracę nad piosenką? Tak jak powiedziałem, to zależy, jaki mam nastrój. Tak dużo rzeczy mnie inspiruje, że czasami nawet słuchając jakiegoś motywu czy utworu, który mi się spodoba, pragnę spróbować w danym gatunku zrobić coś swojego. Mhm. Czyli jeżeli to będzie muzyka rockowa, może to być na przykład jakiś fajny groove perkusyjny. Programuję, mam w studio też zestaw perkusyjny, na którym mogę grać i czasami sobie gram, ale tak bardziej dla rozgrzewki, jak już i kiedy już zasypiam nad jakimś utworem, produkcją, bo często tak się zdarza, że siedzi się nad tym godzinami, głowa mi już opada na stół, to wtedy albo mocna kawa, albo siadam i tam sobie 10 minut gram na perkusji, żeby potraktować to jako taki rodzaj, no nie wiem, tak, sportowego pobudki. Albo jedno i drugie. Zaczyna się też czasami od melodii, która pojawi się w głowie, wtedy po prostu śpiewam sobie tą melodię, ale najczęściej chyba lubię komponować do akordów gitary, po prostu ćwicząc czy grając jakieś przebiegi, zaczynam śpiewać, układam sobie melodię, szukam jakichś fajnych harmonicznych rozwiązań. Na tej bazie buduję najpierw, czasami jest to już refren, czasami jest to zwrotka i potem dopiero już w studiu dobudowuję resztę. Więc to jest naprawdę, to jest tak złożony proces i różny, dziwny i czasami śmieszny nawet,
że nie ma reguł. Ostatnio miałem ochotę zrobić utwór, którego główną częścią, czy tym fundamentem będzie linia basu. Tutaj w rozmowie chyba z Michałem, z moim kolegą, powiedział, że świetnym instrumentem jest właśnie do tego celu jest kontakt, który ma tam dwa, chyba trzy presety Rickenbackera i Music Mana. I połączyłem te dwa brzmienia i z tego zrobiłem w ostatnim utworze demono, który się nazywa Tanna i mówi o koronawirusie, czy o czasie spędzanym w domu. I który, ten utwór był całkowicie oparty na linii basa, a melodia była budowana do tej linii. A powiedz, także mi, to nie ma powiedz mi w takim razie na temat słów. Przed czy po? Po. Miałem takie zadania, żeby napisać muzykę do tekstu gotowego, albo sam próbowałem, ale jednak wolę w tą naszą norweską wersję, czyli że, tak jak my nazywamy, Leszek Kamiński mówi, że to jest śpiewanie w anglo-pidżi. My mówimy, że śpiewamy po norwesku, czyli naśladując język angielski, jeżeli ktoś... ale myślę, że wszyscy, którzy się zajmują muzyką, doskonale wiedzą, o co chodzi. Śpiewanie po szwedzku. Do tego potem staram się... I nawet jeszcze ciekawostka, bo pisząc tekst, staram się, żeby sylaby były bardzo podobne, czyli staram się, żeby ta wersja, którą zaśpiewałem, żeby była podobna, jeśli chodzi o wyraz. I jeżeli jakieś słowo kończy się na aj, to staram się, żeby to było po polsku też takie słowo. Jeżeli się rozumiem, uda. Rozumiem, tak. Nie wiem, to mi brzmi. Po prostu śpiewając nadaje temu jednak już jakiś też wyraz, który mi odpowiada. I potem układając słowa, pisałem też słowa na zamówienie do gotowych piosenek dla kilku wykonawców, dla Barry Smacks, dla Skawy, także Było takich kilka sytuacji, gdzie nawet oni byli bardzo zadowoleni, że ta wersja, którą wykonali po norwesku, bardzo była dobrze spójna z tym, co oddałem w tekście. Ale oczywiście tekst jeszcze musi mieć jakąś wartość swoją, opowiadać jakąś historię, więc to nie jest łatwe. A ja jestem też z tej grupy, powiedzmy, muzyków czy osób, jestem wychowany jednak na tej muzyce anglosaskiej, no i ta ilość jednosylabowych rymów jest jednak bardzo w polskim języku ograniczona, więc nieźle się trzeba starać o to, żeby z tych naprawdę kilkuset słów złożyć fajny, mądry tekst. Tak. Dokładnie jednak, tak. No... Kochani, Grzesiu. Proszę, 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 no, proszę. Rozmawialiśmy z wybitnym tekściarzem i tutaj też na setkę i zgadzamy się, ja się przynajmniej zgadzam z tym, znając trzy języki dosyć dobrze, że polski ma bardzo taki głęboki wgląd, to znaczy mam wrażenie, że te teksty często przekazują coś, czego nie pojmiesz tak mózgiem, ale bardziej sercem. Że tak po prostu przechodzi gdzieś do środka i wiesz, i czujesz to w sobie, więc ja bardzo pokochałem ten... Mówimy o dobrych tekstach. O dobrych tekstach, tak, takie, które naprawdę zasługują na ZAX-owe nagrody. Dokładnie. Znaczy ja też wiem, że można napisać tekst naprawdę w 5 minut, tekst o tym, że nie wiem, bo takich tekstów jest dużo, że świetnie je czuję, zaczynam nowy dzień, głowa do góry, patrzmy w słońce, jest wesoło, dzisiaj będzie wszystko działo się od nowa i tak, ale to jest chyba trochę za mało dla mnie, jeśli chodzi o historię w piosence i myślę, że warto postarać się o to, żeby ta piosenka jeszcze miała taką albo trochę więcej dramaturgii, albo opowiadała jakąś historię, albo była takim tematem nawet do tego Orany. On rzeczywiście w tej jednej linijce uchwycił takie hasło, które ja mogę wykorzystać świetnie w ciągu dnia, jako motto mojego dnia i na przykład taką linijką jest chociażby tekst Mrozu, jak nie my to kto, prawda? No proste bardzo, a jak mocne, jak fajnie działa. Tak. Kocham cię, kochanie moje, no przecież to jest, prawda, z kilku oczywistych słów składa się linijkę, która jest no, dźwięczy, która ma jakaś, ma swoją, jest seksowna, jest ciekawa, jest ładna i no i to o to chodzi chyba. Także nie ukrywam, że często zazdroszczę swoim kolegom, którzy jakąś fajną metaforę znajdą albo coś fajnego w tym tekście uchwycą i jestem fanem ich i naprawdę mam swoich tutaj też faworytów, jeśli chodzi o teksty, od których się, nie ukrywam, też uczę.
Grzesiu, zadaj pytanie, bo miałeś. Wiesz co, tak, ja przede wszystkim chciałem przypomnieć, że no, możecie zadawać oczywiście pytania do Marka. Mamy nasz tam głos z nieba. Świetny Mikołaj pomaga nam w moderacji tego, więc te pytania potem zadamy. Natomiast Marek, chciałem cię zapytać, no bo też jakby produkujesz utwory swoje. Nasz program jest o produkcji. Chciałem cię zapytać, jakby wyjść od sedna, kim jest producent? Producent jest bardzo szerokim opisem jakby pracy osoby, która zajmuje się tym, jak dany utwór ma brzmieć. To znaczy producent dobiera, producent jest reżyserem, który umiejętnie dobiera elementy, które są potrzebne do tego, żeby zrobić coś fajnego, coś wartościowego. Jeżeli popatrzymy na kilku takich światowych producentów, to często były to osoby, które nawet do instrumentu nie dotykały, a tworzyły pewną atmosferę, pewien klimat. Nawet często zaczynając rozmowę od tego, chłopaki, jesteście tutaj, ale po co wy jesteście tutaj? Co chcecie zrobić? Dlaczego tym się zajmujecie? Uświadamiając im jakby sens tej pracy i tego, czym ma być, co oni i jak mają przekazywać, prawda? Do takich producentów, którzy grali na wszystkich instrumentach i wokalista przychodził, właśnie wykonywał swoją partię, a oni grali, miksowali i jeszcze do tego masterowali. Także tutaj nie ma chyba jednego określenia. To jest osoba, która wie, jaki będzie, czy wie to. Nie zawsze, ale mniej więcej stara się określić finalny produkt, finalny stan tej piosenki, tego utworu i różnymi drogami prowadzi do tego, żeby to osiągnąć. To jest trochę tak jak malarz. Malarz ma w głowie obraz, ale potem dobiera środki do zrobienia tego. On jeszcze nie wie, czy ten pędzel, którym tą farbą będzie kładł, czy on mu się podda, czy jak, w jaki sposób on będzie pracował. I to jest najciekawsze, bo to jest trochę taka wyprawa, to jest taka przygoda, którą przeżywamy i najgorzej, kiedy ten efekt od nas się oddala, a fajnie, kiedy jesteśmy coraz bliżej, a jeszcze fajnie, kiedy jesteśmy zaskoczeni, że z tego pomysłu, czasami prostego, osiągamy w ogóle jakąś niesamowitą historię, bo wokalista, który to zaśpiewał, dał tyle serca albo zrobił to tak, że mamy ciarki. I w ogóle te ciarki na ciele, które jeżeli są, to są dobrym przykładem na to, że idziemy w dobrym kierunku. I myślę, że my to musimy przeżywać, że to nie może być praca mechaniczna. Ona musi być związana z emocjami, ona musi być związana z fanem, ona musi być związana z przygodą, z odwagą. Nie wolno się bać, nie wolno. Ja wiem, że tutaj w wielu rozmowach dotyczących spraw technicznych ta wiedza, która jest potrzebna do osiągnięcia celu, jest olbrzymia i ona jest, to są lata pracy. Ja od momentu, kiedy pracowałem na Atari, kiedy pracowałem potem na różnych systemach, na DAW-ach różnego rodzaju i wielokrotnie uczyłem się każdego nowego Logica, to muszę powiedzieć, że ja jestem zakochany we wtyczkach, w sprzęcie. Miałem już 3 studia, które jedna gdzieś poszło do Wojtka Olszaka w elementach, tak. Bo płaciłem mu za jakąś tam pracę. Akurat stwierdziłem, że ja z tego leksikona nie skorzystam, a nie ma sensu, żebym go trzymał. Czy Michał Przytuła, który też ode mnie wydębił parę fajnych mikrofonów, ale potem budowałem to studio od nowa. Znowu gdzieś szukałem sprzętu. Ja jestem też... Takim jestem trochę gadżeciarzem, że szukam, staram się... No każdy z nas ma trochę z gadżeciarza, to tak mam, nie mam, tak, jestem walnięty na punkcie i zawsze, na każdym wyjeździe, kiedy mogłem pójść do sklepu muzycznego, czy w Nowym Jorku, jak byliśmy z Demono, do Tomana, nie do Tomana, tylko do Manisa, czy w Berlinie, w Drumlandzie, siedziałem tam godzinami i oglądałem wszystkie urządzenia, nie gram na klawiszach, ale sprawdzałem syntezatory, jak grają, no po prostu... słuchawki, kable, no to jest to po prostu bajka, jest to taki świat, który jest dla mnie no niesamowicie atrakcyjny. Oczywiście on bezpośrednio wpływa na jakość piosenki, ale ta wiedza często pomaga, bo pracując w studio z realizatorami, czy z Leszkiem Kamińskim, czy z Władkiem Sławkiem Godeszewskim, czy z Szymonem Myśleńko, czy no wielu było tych realizatorów, z którymi nagrywaliśmy płyty. Ja zawsze też wiedziałem, czego mogę chcieć, a czego nie. I co, jakby mam świadomość tego dźwięku, bo sam siedzę i robię. Natomiast oczywiście ich wiedza jest
bezcenna w tym, żeby to było zrobione rewelacyjnie. Ostatnia na przykład, ostatnio robiłem, rzeczywiście utwór robiłem, sam miksowałem ten, o którym mówiłem, czyli tę Tannę, ale absolutnie wiedziałem, że mastering muszę powierzyć komuś, kto zrobi to najlepiej. No, zadzwonię do Jacka Gawłowskiego i poprosił mnie, żeby mu wysłał stemy i, okay. I naprawdę wykręcił rewelacyjnie coś, czego ja bym nawet nie miał szansy zrobić przez kilka dni ciężkiego siedzenia, ciężkiej pracy w studio, także... To się nazywa umiejętność delegowania, bardzo przydatna. Tak, praca w ekipie. Jest to praca w ekipie i praca bardzo inspirująca i nawet to, że ktoś, że to często mówimy, to drugie ucho jest potrzebne, nawet w tej rozmowie, puszczając utwór koledze, pytając się jego zdanie, możemy się z nim nie zgadzać, ale słuchajmy, co mówią inni. Ktoś może uważać naszą piosenkę za smutną, kiedy my myślimy, że ona jest fantastycznie wesoła, ale zastanówmy się, dlaczego ktoś ją tak odebrał. Także to jest jakby wysyłanie sygnałów, odbieranie, współpraca, słuchanie ludzi, słuchanie ich zdania, nauka, cały czas nauka i nauka bez końca. Jest to praca niezwykle subiektywna, dlatego że my nawet już nie, muzykę odbieramy różnie, ale też różnie ją słyszymy. No, z wiekiem trochę mamy, słyszymy trochę mniej wysokich. No, nie wiem, nasze nagrania wtedy będą miały ich więcej, będziemy ich dodawali w czasie naszej pracy. Są urządzenia, które pozwalają kontrolować głośność, dynamikę i poszczególne elementy, z których korzysta się, czyli wzrok tutaj nam pomaga. Natomiast jestem też zdania, że ta odwaga powinna polegać na tym, że tutaj najważniejszy jest słuch, dlatego swoje tory, zresztą tutaj Chris jakby też to na pewno potwierdzi, że, no, że studio trzeba budować od dobrych monitorów, od dobrego odsłuchu. Jak mamy dobre odsłuchy, wtedy możemy, nie wiem, a utwór naprawdę można zrobić klaszcząc w dłonie i śpiewając albo wybijając rytm na jakimś pudełku kartonie po butach. Dokładnie tak. To są te możliwości, ale musimy słyszeć dobrze to, co się dzieje i w jaki sposób ten dźwięk reaguje. Więc to jest tak jak, trochę jak z okularami. No, jeżeli będziemy mieli zamazany obraz, no to naprawdę szczegółów nie zobaczymy. I to jest pierwsza sprawa. Potem chyba ważną drugą częścią, jeżeli mówimy o sprzęcie, to jest zbudowanie sobie dobrego toru do nagrywania instrumentów i wokalu. Czyli zaczynamy od mikrofonu. Jakiego mikrofonu używasz najczęściej? Ja używałem różnych, miałem Braunera, ale nie przydał mi się bardzo. W końcu kupiłem 87 Neumanna nowy, ale ktoś mi zaoferował, przywiózł z zagranicy starego Neumanna, tego, który jeszcze miał w środku baterię. No i to był trochę cichszy, ale nagrywając, bo to też zauważyłem jedną fajną rzecz, że jeżeli mamy dobrze skonfigurowany sprzęt, to wtedy bardzo mało musimy kręcić, bardzo używać ekwalizacji i innych elementów. Tak, im lepiej nagrany sygnał, tym mniej roboty potem. Tak. Tak, ale w ogóle ten mikrofon ma taki pasmo, że on tak siedzi w miksie, że ja w ogóle nie muszę żadnej korekcji. W niektórych czasami trzeba trochę dołu pociąć, gdzieś jest jakiś nos, a tutaj jest po prostu idealnie. Ja nagrywam wokal, oczywiście. Wszystkie U87 właśnie ze sklepów poszły do ludzi. No tak, widocznie coś mają w sobie. Oczywiście tych mikrofonów jest więcej dobrych. Są teraz mikrofony, których można charakterystykę zmieniać. Slate robi taki mikrofon, chyba Warm Audio robią mikrofony, które są takimi hybrydami, gdzie cyfrowo można zmieniać charakter. A ten siedzi. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym, nie wiem, miał może takie studio czysto profesjonalne, do którego przychodzą ludzie i duże pieniądze za nie płacą, to wtedy bym tych mikrofonów miał więcej. Dobierane by były do głosu poszczególnych osób, trochę inne dla kobiet. Trochę inne. Wiesz, to oferuje właśnie ten mikrofon emulujący. Ja używam Townsend Labs Sphere L22, który bardzo lubię. Tak. No i to jest cudowne, bo w miksie mogę zmienić mikrofon, na którym nagrałem i to mi robi dokładnie to, co ty mówisz. Ja dopasowując model mikrofonu do wokalu nie muszę nic ekwalizować. No taka... Kiedyś... No tak, ale Marek też z tego, co opowiada, ma studio takie typowo produkcyjne. No ty, Chris, jednak masz studio, gdzie wpuszczasz perkusistę, nagrywasz różne rzeczy. Tak, przy czym kiedyś... Marek też, ja też tego nie robię, więc tak samo ważny jest tor,
jakby tak. wejściowy, dobry mikrofon, dobry plan i monitory. Tak. I głowa. Jeszcze można, tak, jeszcze można oczywiście jakiś kompresor. Ja akurat używam takiego bardzo, moim zdaniem, uniwersalnego kompresora, czyli dystresora. Mhm. Tam mogę ustawić sobie na opto, mogę ustawić sobie różne charakterystyki. Ja tam jest też rodzaj jakiejś saturacji, więc to jest taki dla mnie bardzo też wygodny, bo ma różne rzeczy, można w nim zrobić. No i to jest ten tor. Jeśli ja akurat ostatnio, 2 lata temu wróciłem do studia, w którym mogę nagrywać też perkusję. Zresztą mam pomieszczenie, które przypadkowo stało się takim no, bardzo dobrym miejscem do nagrywania perkusji. Mm. Rafał Paczkowski tam nagrywał Lady Punk u nas. Nieduże pomieszczenie. To było studio, w którym pracowałem najpierw przez długi czas razem wspólnie z Chrisem Aikenem. Mm. Chris Aiken jest perkusistą, tak. który przyjechał tu z Kanady i nagrywał też masę rzeczy. On przez chwilę pracował w tym studio, teraz przeniósł się gdzieś w okolice Pruszkowa. Ja wróciłem do swojego studia, które budowałem od zera. I też wyposażyłem jakby studio w te wszystkie mikrofony potrzebne do nagrywania perkusji, czyli mam cały zestaw taki klasyczny do zresztą zrobiliśmy ostatnio parę ujęć, grał Błażej Gawliński, który jest no, dla mnie rewelacyjnym perkusistą i też byliśmy zadowoleni bardzo z brzmienia. Ilość preampów była bardzo ważna, ale w końcu kupiłem 8-kanałowego Midasa, który ma, potem można w Apogee wpiąć przez cyfrowo i obsługuje 12 kanałów, znaczy tyle kanałów ja potrzebuję, żeby zrobić ujęcia. Ma fajne, bardzo fajne dwa paluszki, takie Neumanna do overheadu, czyli to jest w tym zakresie, ale mówię do komponowania piosenek to nie jest najważniejsze. To jest jakby studio, które pracuje jakby niezależnie nad... I kolejna rzecz, która tutaj jest ważna, że już, kiedy już mam ten tor i pomieszczenie, w które jest odpowiednio wygłuszone, czasami często nagrywaliśmy w domu w szafie albo w jakimś miejscu, gdzie robiliśmy... Pod kołdrą, tak, gdzie robiliśmy sytuację kabiny takiej wokalowej, to też przeważnie do piosenek nagrywam sam wokale, to znaczy umawiam się i te wokale nagrywamy, ponieważ to jest mój tekst. Staram się też, żeby czasami jakieś słowo nie pasuje, więc jeszcze jestem na bieżąco, mogę robić pewne korekty, czasami skrócić trochę frazę, więc jest to cały czas proces, który trwa. I potem też już układam te wokale, czyszczę je odpowiednio wybieram take'i. W Logicu i w innych programach ta możliwość kompowania jest znakomita. Kiedyś cieliśmy to, ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy cieliśmy taśmę, albo kiedy Krzywego nagrywaliśmy w studiu na Nobla, czy w studiu w Piasecznie, nagrywaliśmy po prostu na magnetofon 24-śladowy, który no nie miał jednak, gdzie taśma lekko pływała i było dużo z tym problemów, ale także wszystkie elementy, znaczy wszystkie etapy chyba przeszedłem i bardzo się z tego cieszę. Niezależnie od tego, jeśli chodzi o sprawy takie techniczne, to jestem cały czas też i czytam Estrady i Studio, czytam różnego rodzaju książki, które mówią o nagraniu, taką książkę, która nie wiem, ona jakoś tak przeszła, nie wiem, przez rynek, Mike Senior, Sekrety profesjonalnego brzmienia w małym studiu, na przykład taka książka. Nie przerodziliście. Tak, znam. Znakomita pozycja. W miarę, no oczywiście to wszystko się starzeje, bo technologia się zmienia i niektóre rzeczy, czy niektóre, powiedzmy, wtyczki już, pluginy nie są takie jak kiedyś, a są dużo doskonalsze, dużo lepsze, wchodzą nowe technologie. Takie pisma, które kupowałem zawsze, kiedy mogłem wyjechać, to było tak, Music Tech, czy SOS, czyli Sound on Sound. To wszystko, ja cały czas tym żyję i uwielbiam, jak tylko mogę, to biorę też sprzęt do testów po to, żeby posłuchać sobie. Czasami wiem, że nie będę kupował, bo ja nie mam w tym momencie kasy, ale jak ktoś mi oferuje, że przywiezie mi coś do studia, więc Chris, jak będziesz mógł mi kiedyś swoje głośniki pokazać, czy będę mógł na nich sobie popracować? Zdecydowanie. No, szczególnie, że liczę na podejście krytyczne do materiału. No masz, bardzo... mam 2 miejsca, gdzie pracuję, bo pracuję w domu często, bo muszę tak, czasami coś tutaj w głowie się rodzi w domu i mam 2 jakby zestawy, tutaj pracuję na Genelecach, tam mam ATC,
które od niedawna, z których jestem bardzo zadowolony. Świetny, zawsze o nich marzyłem. Świetne monitory. Zawsze marzyłem, wiem, że używa ich też. One duże głośniki są w S4, gdzie pracowaliśmy często z Leszkiem. Tak. Miałem przez chwilę też cały zestaw Andrzeja Lipińskiego. Lubię dżeneleki, do dżeneleków sobie tutaj dokupiłem subwoofer. Czyli masz 2+1, tak? Dwa dżeneleki, satelity i jeden subwoofer. Tak, tak. Mieliśmy nie gadać o sprzęcie. No tak. Ale czemu nie? Ładnie się rozwinęło. Tak. Marku, ja się zakochałem w ogóle, dziękuję ci, bo pięknie zdefiniowałeś, nie wiem, jest pewnie, na pewno wyłapałeś, że producent jest reżyserem spektaklu, który się nazywa piosenka. Tak. Bardzo mi się to spodobało. I myślę, że to jest taka kwintesencja w ogóle tego, kim jest producent, bo w prostym zdaniu zawarte bardzo ładnie. Ale też mam w związku z tym pytanie do ciebie, skoro reżyserujesz ten spektakl, to które elementy z tego spektaklu zostawiasz innym? Mówiłeś już, że muzyków zapraszasz do projektu, ale który jeszcze z elementów oddajesz jakby innym ludziom? No na pewno mastering, czyli ostatni etap. Mastering, robiłem kilka takich płyt, które były masterowane w Stanach. Dzięki Chrisowi dotarłem do studia człowieka, który robił w ogóle między innymi masterował Maroon 5 czy płytę Planta. Człowiek, który wydaje mi się, że bardzo rzetelnie podchodzi do tego, bo są, wiem, że są też takie przykłady, gdzie masteringowcy korzystają z presetów, dostają masę zamówień, bo też tutaj może nie wszyscy wiedzą, że mastering nie jest drogim procesem. To kosztuje kilkaset dolarów. Ja miałem akurat, nie chcę tam zdradzać, bo nie mogę, ale miałem rzeczywiście super cenę, jeśli chodzi o mastering całej płyty. Także to były ceny zbliżone do tych krajowych. Oczywiście jestem za tym, żeby pracować z polskimi ekipami. Tam chodziło trochę o coś innego, bo ja nagrywałem taką płytę, która była płytą akustyczną i akurat częściowo też w Kanadzie ja potrzebowałem parę instrumentów, które tutaj były, nie instrumentów fizycznie, ale partii instrumentów. Na przykład chciałem mieć w jednym z utworów na płycie takiej, którą wydawałem z okazji 25-lecia mojej działalności i to była taka płyta, gdzie były nagrane wszystkie stare przeboje Demono, nie tylko, też Artura Gadowskiego, Szczęśliwego Nowego Jorku, Rafała Brzozowskiego, Tak Blisko i tak dalej. One były nagrane w wersjach akustycznych i potrzebowałem taką harmonikę. Wymyśliłem sobie, że to będzie harmonika w klimacie Stevie Wondera. Akurat wiem, że są dwie osoby, oczywiście Sławek Wierzcholski gra, ale trochę w innym stylu. Jest jeszcze jedna dziewczyna, która gra, wiem, że rewelacyjnie w Polsce na harmonice, ale ona akurat gdzieś wyjechała i no i poleciało to do Kanady i z Kanady dostałem rzeczywiście no, po prostu Stevie'ego Wondera do Stevie'ego takiego jeden do jednego. No taka, no, niesamowicie to było zagrane. Podobna była sytuacja z Tersorgrami, grał bardzo znakomity, teraz nie, nazwiska sobie nie przypomnę, znakomity taki no, światowej sławy hamondzista, który ma tam w domu kilka instrumentów Hammonda i też mi znakomicie to zagrał. Czyli to są takie rzeczy, które nie są oczywiste, bo jeśli chodzi o gitarzystów, perkusistów, tutaj nawet czy sekcje instrumentów dętych, czy sekcje smyków, to właśnie wszystkich tutaj mamy na miejscu, więc nie trzeba wcale za bardzo szaleć. I tutaj jestem za tym, żeby dawać naszym kolegom zarobić i żeby... Jasne, że tak. Szczególnie w tych czasach. Ale to też daje mi to do myślenia, że pokazujesz tą historią, jak bardzo ważnym jest szukanie tych dźwięków i nie zatrzymywanie się na jakimś problemie, tylko jeżeli chcesz harmonikę taką, a nie inną, to szukasz takiej harmoniki, a nie innej. Tak. Ja zresztą jest na przykład Paweł, który gra z Agnieszką Burcan w Plastiku. Na przykład on ma niesamowitą wiedzę na temat takich instrumentów z lat 80., syntów, gitar i różnego rodzaju sprzętu. Jak potrzebuje jakiś tego typu klimaty, no to ja wiem, że do niego się zwrócę. Czy Michał Wojta jest tak samo, który gra na prawdziwych analogowych syntezatorach. Ja wtedy wiem, że to jest to, co trzeba, że to jest to brzmienie perkusji, że to jest to brzmienie. Oczywiście też dzisiaj emulacje różnego rodzaju brzmień czy instrumenty są doskonałe. Kiedyś pamiętam, że kiedy pracowałem nad tym utworem dla Demona ostatnio, czyli tą Tanną, to
zauważyłem, czy oglądam dużo programów w ogóle o pisaniu piosenek. Zaraz wam powiem też kilka fajnych, może dam wam kilka fajnych też tematów takich czy sygnału, gdzie można fajne rzeczy zobaczyć i podglądać. Pewnie. To w wypadku tego instrumentu oglądałem taką produkcję Charlie Puth, który pracował nad utworem chyba LA Girls i tam on użył właśnie tego instrumentu z kontaktu, jak on nad nim pracował. Potem okazało się, że jeżeli się nie mylę, to chyba na ostatniej płycie Dua Lipy też są, je też jest grane z klawisza bas. On brzmi jak prawdziwy bas, ale jednak ma taką pewną syntetyczność, która do takiego klimatu dance'owego czy tanecznego była bardzo potrzebna. I teraz wracając do tych programów. Wczoraj oglądałem akurat, z piosenki do piosenki, od piosenki Johna Mayera trafiłem na jego taką pracę, którą robił, to się nazywało In Repair. I to było nagranie jednej piosenki z muzykami z studia Avatar z Nowego Jorku. I tam był też pokazany proces tworzenia piosenki, ale przez zawodowych muzyków, co oni wnoszą, co oni dają, w jaki sposób oni tą ubarwiają, w jaki sposób. I John Mayer, który przyszedł i pisał słowa też tam na kolanie dosłownie pisał, czy w tym, bo to był jeden dzień nagranie, produkcja utworu. I basista zagrał trzy dźwięki, które doprowadziły do rozwiązania jakiegoś mostu, czy do takiego podejścia pod refren. I ten John Mayer tam po prostu odpadł, mówi rany, bo w życiu bym tego nie wymyślił, naprawdę, no to jest coś fantastycznego. Jest kolejny program, który warto oglądać, to dzięki Gładkiemu go tutaj odkryłem, on go odkrył, on przekazał. To jest program, który się nazywa Songland. To jest taki reality show, który opowiada jak produkuje się piosenki. Tam jest chłopak, jest wokalista z One Republic, jest tam Boyz II Men, są chłopaki z Jonas Brothers. Do każdego programu zapraszani są kompozytorzy i artyści, którzy słuchają piosenki, która jest przyniesiona przez, tak jak w naszych programach tych show, takich reality show, czyli tam powiedzmy w Voice'ach czy innego rodzaju programach. I on przychodzi z tą piosenką, którą gra, a oni nie naprawiają, ale podpowiadają mu, słuchaj, a może ten tekst jeszcze byś trochę zmienił, może tutaj dodać to słowo, a może postawić na jakiś inny akcent, a może spróbuj inny beat, i nagle pokazują, jak ta piosenka, która już jest dla niej, oni przychodzą już z genialnymi utworami, naprawdę, jak się słucha tych ludzi, jak oni śpiewają, jak oni grają. Mm-hmm. A jeszcze z niej jeszcze można ją wykręcić, jeszcze coś można do niej dodać, jeszcze doprawić ją leciusieńko. Także świetny program, polecam, na YouTubie można go oglądać, Songland. Są całe odcinki, więc tych, którzy chcą zobaczyć, na czym polega w ogóle praca z piosenką, chętnie tam odsyłam do tych programów. Na pewno sam oglądnę z ciekawością. Super. Słuchajcie, jest 20. Myślę, że to już jest czas na pytania od gości. Nie, to znaczy jest 20:43, a na pewno mamy tam sporo osób, więc widziałem, że pytania... Chyba sporo pytań jest. Mikołaju, tak. Jak tam z pytaniami? Pytań jest wiele. Pierwsze trzy pytania są od Justyny Tawickiej, która tutaj pozdrawia naszego gościa. Pisze tak, z tego co wiem, Marek Kościkiewicz to nie tylko producent muzyczny, kompozytor i wokalista, ale także absolwent ASP. Gdyby miał namalować muzyczny obraz, jakich użyłby barw? Czyli jakie są kolory hitu? O, no to o tym nie powiedziałem wcześniej, ale praca nad piosenką to jest praca nad to jest oparcie na pewnym stylu i trzeba sobie to założyć. Oczywiście, kiedy gram na gitarze i kładam melodię, a potem do niej piszę tekst, często ona może pójść w kierunku bardziej akustycznego brzmienia, ale też czasami się zastanawiam, czy kiedy już ją wkładam do komputera, to czasami zmieniam pomysł i idę w kierunku jakichś mocniejszych bitów, a nawet czasami ona zmienia się w ogóle w utwór taneczny. Ale kiedy już ustalę, że to jest ten kierunek, że ta melodia i ta rzecz siedzi w tym gatunku, to wtedy już staram się być wierny tym narzędziom, które są potrzebne do budowania tego utworu w takim klimacie. Więc to jest bardzo ważne, żeby sobie powiedzieć... Ja oczywiście wychowałem się na muzyce rock'n'rollowej, gitarowej,
Natomiast dzisiaj bawię się w różne klimaty, w różne brzmienia, bo uważam, że to jest strasznie podniecające, ciekawe i to mnie strasznie kręci. Nie będę się oczywiście porywał na muzykę, której nie czuję. Czyli to jest ta zawsze muzyka, której ja słucham. Jeżeli ja słucham elektroniki na poziomie, nie wiem, Disclosure czy Years and Years, to oczywiście ja będę z producentami czy z producentem, którego zaproszę, szukał tego brzmienia, które jest potrzebne, ale ja rozumiem ten utwór, bo ja wiem, jak on jest zbudowany, czuję jego melodię, natomiast jeżeli pójdziemy już w muzykę bardzo, na przykład jak gdybyśmy mieli pójść w jakąś muzykę czy w metal, czy w techno, czy w hip-hop, to nie są moje rejony, ja tego nie czuję, ja takiej muzyki robić nie będę, więc zawsze jednak chyba najczęściej kieruję się tym, co lubię, po prostu to, co kocham i to, czego słucham. Słucham różnorodnej muzyki i robiłem też muzykę do filmu, więc też wtedy zupełnie inaczej podchodziłem do pracy i starałem się obejrzeć jak najwięcej filmów, jak najwięcej uczyć, w jaki sposób może działać dźwięk w filmie z obrazem, prawda? Tak. Super. Ale ASP jest, było świetne, to były świetne studia i myślę, że malarstwo, czy w ogóle czy sztuka, czy malarstwo, czy grafika, czy w ogóle działanie plastyczne ma bardzo dużo wspólnego i nawet używa się tych samych sformułowań, że coś jest gęste, coś jest, gdzieś jest więcej przestrzeni, coś ma większą głębię, jest bardziej transparentne. To są wszystko hasła, które możemy używać do muzyki, do sztuki. Jak już jesteśmy przy grafice, pewnie niewielu wie, ale oddział zamknięty logo to też twoja robota. Tak, projektowałem dla Zigzaka w ogóle dużo okładek, dla Edyty Bartysiewicz zrobiłem jedną okładkę, wszystkie okładki Demono, znaki graficzne, także, ale to już zawsze było jednak związane z muzyką, już potem nie było czasu na to, żeby gdzieś na zewnątrz robić kolejne projekty, bo były kiedyś i plakaty, okładki książek i meble, ale ta muzyka jednak mnie totalnie... To powiedz nam tak przy okazji, co myślisz o naszym logo. Czy jest OK? Wasze logo jest OK, wasz program jest OK i w ogóle nie ma... Mamy to. No dobra, słuchajcie, kochani. I Mikołaju, poprosimy o kolejne. Następne pytanie. Kolejne dwa pytania skleję tutaj razem. Pierwsze pytanie, Arcade Design. Kiedy zapada decyzja o tym, kto wykona nowo powstały tekst? Przed czy po jego napisaniu? A drugie pytanie od Good Grooves. Na ile ważne jest dla ciebie poznanie wokalisty i jego intencji, zanim napiszesz tekst, kiedy jest już gotowa melodia? Zdecydowanie piszę teksty dla kogoś. To znaczy to zupełnie inaczej, co jest oczywiste, będę pisał tekst dla dziewczyny, inaczej będę pisał tekst dla chłopaka. Często jest tak, że kiedy poznaję osobę, to widzę, jaki ma charakter, jaki słucha muzyki, w jakim kierunku to powinno pójść. Ale ludzie też o tym mówią. My rozmawiamy, mówimy sobie, czego słuchamy. Ja puszczam trochę muzyki swojej, znaczy swojej, takiej, którą ja kocham i patrzę, jaka jest reakcja. Ktoś widzę, że jest w oczach, nagle pokazuje się ogień, to mówi, no to jest dobre, to tutaj trafiliśmy w ten klimat. Także tak jak powiedziałem, to jest taki proces psychologiczny, więc poznajemy się, uczymy i mamy wspólnie coś fajnego zrobić. Natomiast oczywiście interpretacja, czyli ten element, bo tu wcześniej mówiliśmy o tym, co jest najważniejsze, to jak powiedziałem, wszystkie elementy są ważne, ale to, co zrobi potem wokalista, to jest chyba decyduje o sukcesie, bo czasami naprawdę bardzo, przy bardzo prostym aranżu, przy prostym bardzo nawet pracy takiej producenckiej, jeżeli ktoś zaczaruje głosem i zresztą wiemy dobrze, że śpiewanie nawet a capella potrafi też te ciarki na ciele stworzyć i naprawdę nic więcej nie trzeba, więc to myślę w ogóle, że przeboje też bez wokalisty, nie ma przeboju bez wokalisty. Oczywiście my możemy patrzeć na wokalistykę bardzo różnie. Ja nie uważam, że wokalista, który jest wyszkolony rewelacyjnie i potrafi intonacyjnie wspaniale operować głosem, musi stworzyć wspaniałą jakby historię. Wiemy doskonale, że tacy wokaliści, którzy czasami opowiadają, czy to był Mark Knopfler, który właściwie mówił, a nie śpiewał, czy to nawet nasz Muniek, który też ma bardzo specyficzny rodzaj, prawda, przekazywania tekstów. To wszystko nie ma znaczenia. Ważne jest chyba ta prawda i to w jaki sposób tą historię odbieramy. Ale zawsze to musi być jakieś. Dokładnie. Są takie głosy, które są po prostu, no
albo ktoś nie pomyślał sobie, w jaki sposób chciałby to interpretować. Wydaje mu się, że ten, do tego też trzeba coś dodać. Do tego jest to tak jak na gitarze. Można grać kwadratowo, a można też dodać do tego poezję i to będzie każdy dźwięk, nawet jeden dźwięk będzie wibrował, grał i nas po prostu dawał nam niesamowitą radość, tak? Dokładnie tak. Kolejne dwa pytania skleję. Bedrum pyta, czy przebój to tylko tekst, czy coś jeszcze? Oraz ponownie Justyna Tawicka, czy dziś śpiewać każdy może? W domu śpiewać każdy może, nawet powinien. Powinniśmy śpiewać, powinniśmy być narodem rozśpiewanym, powinniśmy śpiewać wspólnie i może wtedy też więcej byśmy mieli radości, bo w ogóle muzyka i łagodzi obyczaje, a poza tym, tak jak powiedziałem, nie zwracamy uwagi na to, że w ogóle kultura, sztuka i to, co robimy, jest niezbędne do tego, żebyśmy żyli po prostu w dobrym, fajnym kraju, o czym nasi niestety rządzący zapominają, bo demokracji bez sztuki nie ma. Nie ma bez kultury, bez sztuki nie ma demokracji, nie ma kraju, nie ma, społeczeństwo się w ogóle nie rozwija. Dlatego śpiewać trzeba i radzę. Natomiast nagrywać piosenki oczywiście powinni ludzie, którzy jednak zrobili albo mają talent, albo producenta. Albo po prostu, dzisiaj nie wszystko się da, oczywiście słuchajcie, nie wszystko się da wyprostować, wszystko da się internacyjnie wyrównać, ale to nie zawsze. Nie o to chodzi. Są gatunki muzyczne, gdzie się dzisiaj syntezatorami przetwarza głos i w ogóle wykorzystuje, zmienia się w ogóle formanty, jeśli śpiewa się w ogóle w jakiejś oktawie, a potem można obniżyć to w ogóle urządzeniem i nagle wychodzi z tego jakiś taki dziecięcy głosik, co zresztą w muzyce elektronicznie słychać, prawda, bo są takie nagrania. Ale jednak, żeby nagrywać to w studio, to trzeba mieć już jakieś umiejętności, trzeba mieć barwę fajną, fajny głos i też taką umiejętność przekazywania tego, co jest w tekście. Natomiast jeśli chodzi o pytanie dotyczące tekstu, to oczywiście tekst jest częścią piosenki, także jedno i drugie jest ważne. Często zapomina się o tekście i w sumie ja myślę, że te piosenki, które są evergreenami, czyli tymi piosenkami, które zostały na lata, a mówi się, że dopiero po 20 latach można docenić wartość piosenki, to są te piosenki, które miały dobry tekst, że jednak tekst tę piosenkę wyróżniał i jakby powodował to, że do niego wracaliśmy, że chcieliśmy sobie tej historii posłuchać jeszcze raz. Ja myślę, że to są jednak równoważne rzeczy, zarówno tekst, jak i muzyka, bo jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Tak, to prawda. Mikołaj. No to pytanie o muzykę od Adriana Lewandowskiego. Jaka jest pana ulubiona progresja akordowa? No wiadomo, że często na tych progresjach bluesowych budowałem utwory. Natomiast teraz kombinuję i muszę powiedzieć, że ponieważ ja nie jestem kompozytorem, tylko songwriterem, a to jest olbrzymia różnica, czy jestem osobą, która pisze piosenki. Dlatego ja często, nawet w Zeksie, którego jestem członkiem, często rozmawiamy o tym, czy rzeczywiście, bo jest taka rzesza naszych starej daty członków, która uważa, że jak można pisać piosenki nie używając zapisu nutowego? Można. I mówię, można. My nie jesteśmy kompozytorami, więc ja często grając czy szukając pewnych rozwiązań harmonicznych, ja po prostu sobie sprawdzam i jeżeli coś mi siedzi, to ja to po prostu wykorzystuję i łączę czasami. Często nieświadomie, na przykład kiedy zaczynaliśmy grać z Demono, w jednej z piosenek, piosenkę zrobiłem w dwóch tonacjach. Ja nie miałem tego świadomości, po prostu tak wyszło, tak mi pasowało. Ja potrzebowałem, nagle to rozwiązanie mi znakomicie wprowadziło jakiś ruch w tej piosence, w tym utworze. I więc to chyba nie ma takiego znaczenia, używamy, tak jak powiedziałem, czasami piosenka powstaje z gitarą, czasami jest to jakiś riff basowy, czasami jest to riff gitarowy. Czasami to może, pamiętam taki ciekawy film, który nazywał się Song to Song. I tam była taka, to jest taka historia, też warto ten film obejrzeć, bo to jest taka historia ze świata muzyki. I tam Patti Smith grając na gitarze grała jeden akord i powiedziała, uwielbiam jednoakordowe piosenki. I ona po prostu gra jeden akord i do niej układa melodię. Jeden akord. Ładnie tak. Buduje jej i to, co ona wyprawiała, to w tym, ten fragment filmu był tylko. Więc ja jestem tego samego zdania, że na jednym akordzie można zrobić super kawałek. Tak.
Mikołaju, coś jeszcze masz? Oczywiście, zawsze. Dawaj. Łukasz Sienicki, pytanie od Łukasza. Czy jako kompozytor i producent również zauważa pan prawidłowość, że to, nad czym pracujemy, odsłuchiwane przy osobie lub osobach trzecich, podoba nam się bardziej? Oj, to różnie bywa. Miałem takie sytuacje, że byłem zachwycony jakimś utworem, a potem słuchając go, coś tam nie siedziało i mówię, kurczę, wymyślałem, że to jest dużo lepsze. Także to czas odgrywa w pracy olbrzymią rolę. Ja po pierwsze, jest jedna z takich rad, które chyba są fajne. Nie przekreślajmy utworu, czy fragmentu, czy jakby zalążka utworu na początku, odłóżmy go. Czyli jeżeli mamy demówkę, to zostawmy ją, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy to jest fajne, bo to może się okazać, że kiedyś odkryjemy w tym pomyśle coś fajnego. Dlatego też nagrywam na iPhone'a różne rzeczy i odsłuchuję je często i oczywiście z 20 zostaje 5 pomysłów, ale one są, ja zawsze do nich wracam i staram się posłuchać ich trochę na świeżo, świeżym uchem. Natomiast a propos odsłuchiwania z innymi osobami, no to tutaj też bardzo ważne jest, gdzie tego słuchamy i to, co ten temat dotyczący monitorów dotyczy studia. Natomiast wiadomo, że dzisiaj większość młodych ludzi słucha utworów na słuchawkach. Często są to specyficzne słuchawki, które mają określone pasmo przenoszenia i jest to olbrzymia grupa odbiorców, więc o nich też nie wolno zapominać. Zupełnie inaczej się masteruje, powiedzmy, utwór w celu streamingu, inaczej się masteruje na płytę kompaktową, więc też trzeba pamiętać. I to oczywiście, jeżeli będziemy, nawet chyba między portalami muzycznymi są różnice, jeśli chodzi o ilość, o poziom nagrań, więc to wszystko trzeba wiedzieć. Natomiast nagranie będzie inaczej słuchane w samochodzie i może się okazać, że tam będzie super, a może okazać się, że właśnie, że nie, że w tym samochodem, którym codziennie jeździmy, kiedy słuchamy najczęściej muzyki, tam dobrze jest. Oczywiście to są takie, że to są oczywiste oczywistości, ale warto... No tak, ale często się o tym zapomina, a potem się, wiesz, włączasz nagranie w samochodzie i wypadają ci szyby. Tak jest. Na przykład jeden z producentów mówił, że jego takim testem jest to, że on puszcza w domu głośną muzykę, zamyka drzwi i chodzi na zewnątrz i słucha, ile basu jest. Także są ja słucham w drugim pokoju. Tak samo, dokładnie ten sam. Tak. No, tak, także są różne metody i warto właśnie czytać, słuchać i sobie sprawdzać, co nam się przyda i co dla nas jest fajne. Dokładnie tak. Kolejne pytanie od Humbucker Cafe. Panie Marku, czy zwraca pan czasami uwagę na krajową scenę bardziej alternatywną, w której dzieje się sporo ciekawych rzeczy? Jakiś czas temu takim oknem na świat był kanał Otwarta Scena. Ja jestem fanem nowych brzmień, jestem fanem ludzi, którzy robią nową muzykę. Oczywiście bardzo dużo słucham. Wręcz muszę powiedzieć, że oferta radiowa, ta mainstreamowa, popularna nie do końca, no co oczywiście są wyjątki, ale to nie są radia, które są dla mnie jakoś inspirujące. I jestem nie tylko lubię, ale po prostu też szukam, śledzę. Biorę bardzo często udział jako juror w programach, czy w festiwalach, w konkursach, gdzie rozmawiam z ludźmi na temat muzyki. Oczywiście, tak jak powiedziałem, są gatunki, które są w kręgu moich zainteresowań. To nie jest to, że każda muzyka jest moją muzyką i że ja będę spędzał słuchając wszystkiego czas, tak? Ale w tych gatunkach, które lubię, jeżeli coś się dzieje, to ja jestem jak najbardziej za i jeżdżę na festiwale też, na których w ogóle na tych bocznych scenach właśnie, czy Orange Festival, czy w Gdyni Open Air, tam jest dużo się dzieje na tych bocznych scenach fajnych spraw, więc ja absolutnie śledzę to i uwielbiam w ogóle muzykę, więc nie zamykam się. W takim razie pytanie od Olka Olkowskiego. Co polecisz młodym startującym zespołom? Gdzie i do jakich drzwi zapukać, aby zaistnieć muzycznie, aby ktoś taki jak pan pomógł się rozwinąć? To są jakby dwa tematy. Pierwszy temat to jest oczywiście pomoc w pracy, w rozumieniu tego, co się robi, czy nawet pomoc taka czysto techniczna. I to jest coś dla mnie, wydaje mi się, że prostego. Natomiast
pomoc w promocji, czyli w takim marketingu muzyki jest niezwykle trudna, dlatego że, no nie oszukujmy się, rządzą duże firmy, rządzą firmy, które mają wielu wykonawców, którzy mają doświadczenie, mają pewne kanały wypracowane i przedostać się ludziom z młodym przez ten pierwszy jakby kordon, przez tą pierwsze bariery jest bardzo ciężko. Dlatego też ja zawsze polecałem udział w programach muzycznych, takich telewizyjnych widowiskach, bo jest to jakiś pomysł na to, żeby się pokazać i zdobywać popularność. Ostatnio rozmawiałem z jedną z takich dziewczyn, która znakomicie rozumie tą stronę marketingową czy promocyjną muzyki i powiedziała, że nie są kanały internetowe, które już pozwalają oczywiście przy mniejszych lub większych inwestycjach wypromować swoją pracę. Ja nie ukrywam, że obecnie bardziej skupiam się na pracy muzycznej, kompozytorskiej, mniej tej pracy, którą kiedyś wykonywałem, czyli promocyjnej, tej, którą wykonywałem w Zigzagu czy w BMG. Także no, przede wszystkim każdy, to, kto zajmował się czy siedzi w tym biznesie, może powiedzieć jedno. To jest cały czas wiara w sukces, tak zwany belief, czyli wierzymy w to, że to, co robimy, ma sens. Nawet jak się nie udaje, to niestety. No, w sporcie też jest jakaś tylko grupa osób, która finansowo korzysta z tego, że uprawia sport, a masa ludzi robi to po prostu aspirując tylko do grupy najlepszych. To ryzyko będziemy ponosili, także to jest przygoda, którą przeżywamy, ale w głowach i w naszym życiu, w sercach zostaje nam bardzo dużo, więc jeżeli ktoś nawet przejdzie ten etap i nie uda się, to nie jest czas stracony, to jest wspaniały. Traktujmy to jako rodzaj właśnie takiej podróży. Ja wiem, że często jest to kosztem rodzin, często kosztem pracy i ktoś może powiedzieć, że spędził wiele lat próbując grać, a tak naprawdę postawił na muzykę, a teraz nie wiem, musi zakazać rękawy iść do robić coś innego. No ale takie jest życie. No nie mamy patentu na tak naprawdę na sukces, oprócz tego, że niektórzy po prostu urodzili się z jakimś talentem, mają coś takiego, co pozwala im się być zauważonym, niosą z sobą pewien przekaz, którego ludzie potrzebują. No słuchajcie, mamy 21. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że za każdym razem trafiamy w tą 9. Zawsze mam ten sam punkt. I mamy za mało czasu. Są rozmowy, które można ciągnąć godzinami po prostu. Tak, to znaczy chyba, Mikołaj, że... ostatnie tak. Pytanie od naszych gości. Ale ja mam 6 pytań. To wybierz jedno. Jako głos sufitu masz prawo. Jako głos sumienia. Dobrze. Kultowy DJ, wokalista i konferencjer pyta. Największe pańskie odkrycie w polskiej muzyce w ostatnim dziesięcioleciu pod względem tekstów, muzyki, realizacji nagrań oraz czy próbował pan nawiązać z tym artystą współpracę? Oj, tutaj to jest trudne pytanie, bo jest wiele osób. Jest cała grupa młodych ludzi wspaniale radzących sobie na rynku. Na pewno nie są mi, na pewno nie można przejść jakby tak obok sukcesu, obok Dawida Podsiadły, który oczywiście już dzisiaj jest jego, jakby na wymianie jego nazwiska jest tak jakby na zbyt oczywiste, ale i zarówno produkcja, jakby to, co udało mu się zrobić, bo proszę zauważyć, że jakby jego sukces to już jest taki sukces na poziomie no, gwiazd światowych, czy dwa razy zapewnienie stadionu narodowego, to jest rzecz po prostu, kiedy ktoś by się spytał, czy to jest możliwe, czy polski artysta kiedykolwiek to zrobi, myślałbym, że jest to niemożliwe. Ale jest oczywiście cała grupa fajnych. Lubię bardzo, lubię Zalewskiego, lubię Mroza, lubię, to są akurat wszystko my, faceci. Z dziewczyn. No jest, no nie chcę teraz to nikogo zabrudzić, ale no jest parę fajnych. No pracowałem, miałem okazję pracować z bardzo ciekawym też artystą, czyli z Ralfem Kamińskim przez chwilę, który no, też robi rzeczy takie bardzo oryginalne, uważam, a jednocześnie na tyle oryginalne, że na tyle dostępne, że uwodzi tym ludzi i jest niezwykle popularny. Jest trochę tych rzeczy, którymi możemy się pochwalić. Trudno mi powiedzieć, czy bo kiedyś padały takie pytania na temat tego, czy polski artysta odniesie sukces na świecie.
To jest długa dyskusja. Ja uważam, że to jest trudne bardzo zadanie. Oczywiście niemożliwe, ale mamy tutaj, ja wszystkim, którzy myślą o tym, najpierw zawsze radzę, żeby pomyśleli o tym, co się dzieje w Polsce, jeżeli osiągną sukces tutaj, bo to jest jakby gwarancja. Dla mnie wyjście na świat jest jednak, to co tutaj się dzieje, jest tym pierwszym sprawdzianem. I pamiętam, kiedy pracowałem w BMG i pytaliśmy się o to, czy możemy promować kogoś za granicą. Oni powiedzieli, dobrze, ale proszę nam przysłać wszystkie osiągnięcia tej osoby, które były w kraju. Ale dosłownie, magazyny, okładki, okładki gazet, piosenki, ilość przebojów, jakimi, dopiero oni chcieli wtedy z nami rozmawiać, że jeżeli ktoś zrobił coś tutaj, w Polsce, coś takiego, co jest godne zauważenia, to oni dopiero wtedy mogą ten temat podjąć i zacząć z nami rozmawiać na temat jakiegoś dalszych ruchów, które są oczywiście strasznie skomplikowane. Jest jeszcze druga droga, czyli wyjazd do innego kraju i jakby życie tam, mieszkanie, przeniesienie się po prostu do proszę sobie wyobrazić, że jakiś reżyser będzie z Polski, nie wiem, dojeżdżał na plan filmów w Hollywood. No, on tam musi mieszkać, on tam musi być, on tam musi z tymi ludźmi rozmawiać, on musi być w tym towarzystwie, on musi mieć swoich promotorów, musi mieć swoją agencję, która go reprezentuje. Tak samo jest z muzyką, to trzeba być tam na miejscu. Czasami w wypadku muzyki takiej bardzo oryginalnej, muzyki ludowej, muzyki, która jest typowo polska, oczywiście poprzez różnego rodzaju festiwale takie szanse istnieją. Zresztą mamy w progresywnym roku mamy kilku naszych Riverside, prawda? Trupa, to są zespoły, które grają na scenach na świecie. Kapela ze wsi Warszawa, która też gdzieś bardzo duże sukcesy odnosiła poza granicami, więc takie przypadki też istnieją. Natomiast takiej muzyce, która jest tam jakby mainstreamem albo dla mnie powiedzmy granie Britpopu w Polsce jest okej, bo na tym można coś zbudować, natomiast polski zespół Britpopowy w Anglii, to tam takich zespołów jest naprawdę tysiące, więc na każdym rogu. Chyba, że są jeszcze, nie wiem, że paru kolegów i znajomych gdzieś próbowało i nawet z jakimś sukcesem, ale zupełnie innego rodzaju grało w Chinach na przykład. Marku, bardzo ci dziękujemy. Chris, ostatnie pytanie? Tak jest, Marku. Jak wiesz, daliśmy ci do rąk cyfrowo nasz dekalog producenta. I chciałem tylko zapytać tak ogólnie, jakie jest twoje wrażenie, ponieważ jest to, dekalog jest pewnym takim wyrażeniem naszych intencji i tego, co chcemy robić, jest takim skrótowym opisem tej naszej misji z Grzesiem. To jest dodatek w ogóle do wideo też, które tak przygotowaliśmy w takiej w półgodzinnej formie, rozwijając tak ten. Co myślisz o tym? Jest wdychę trafione. O, super, dziękuję. Naprawdę, ja myślę, że to jest to w dużej mierze to, co dzisiaj, o czym rozmawialiśmy i z tych relacji, których ja znam wasz program, myślę, że wynika to samo, że przeważnie kręcimy się wokół tych samych tematów, tylko w różny sposób o nich mówimy. Także ten dekalog dzisiaj był częścią naszej rozmowy na pewno wielokrotnie. Tak. On może być właśnie też taką bazą czy fundamentem w ogóle do rozmowy i można go rozwijać. Tak jak my lubimy gadać, każdy z tych punktów możemy teraz opowiedzieć z tylu stron, że możemy dzień spędzić gadając na temat każdego z tych punktów, podając przykłady i tak dalej. Więc tak jak powiedziałem, to jest taki dekalog na dychę. Super. Czy trafiony w dychę. Super. Super. Bardzo ci, Marku, dziękujemy. Chris, trzeci odcinek dobiega końca. Tak jest. Kochani, jeśli wam się podobało, dajcie nam subskrypcję. Zapraszamy was na nasz kanał na Facebooku. Odwiedźcie oczywiście Marka stronę. Tak, podamy to wszystko tam w linkach. Dużo ciekawych rzeczy. W przyszłym tygodniu naszym gościem będzie kto? Będzie Paula Roma. Tak jest. Dziewczyna, która też zajmuje się produkcją, sama dba o swoje interesy. Będzie bardzo ciekawa rozmowa. Tak. Kochani, bardzo wam dziękuję. Serdecznie pozdrawiamy. Trzymajcie się. Bardzo wam dziękuję, kochani. Było super. Jak? Do porządku.
tak? Oj, świetny odcinek, naprawdę. No można by, wiesz, no, najgorsze jest to, że ta godzina zawsze leci w takim tempie, tak, że lepszy niedosyt. Lepszy tak, niedosyt. Zresztą wiesz, no. To znaczy, że po prostu zaprosimy cię jeszcze raz. Jeszcze nie raz. Tak. Dobrze, z przyjemnością. Zawsze lubię gadać, lubię rozmawiać. I jak będzie jakaś też okazja do nie wiem, właśnie, żebyśmy tam się spotkali jakoś już niezależnie od tego, czy z głośnikami, czy w ogóle tam, no bo możemy, wiesz, możemy też, bo jak mówiłeś też tam i robisz i miksujesz coś tam, no to może też jakaś będzie, zwłaszcza za ogóle jakieś prace tak już bardziej. Tak. Bardziej no, my myśleliśmy z Grzesiem, żeby robić warsztaty też na żywo z takimi ludźmi jak ty, bo to no. Jednak jest bardzo ciekawe. Fajnie. No. Myśmy się, Marek, też w ogóle ostatni raz widzieli na Karpatii. Nie wiem, czy ty pamiętasz, tak, Anton, tak, sezon, tak, sezonową. Tak. Byłem teraz na Karpatii, bo odbyła się Karpatia.